Niedziela. Czwarte golenie. Dzień dobry. Lecimy na Szczecin, bo szkoda czasu. Czwarte golenie szabetką Kai z żyletką Fede Professional Softguard. Zobaczymy, jak to będzie. Przy trzecim goleniu już lekki spadek ostrości poczułem. Pędzelek, który dzisiaj wykorzystam, Shademark 24. Mydełko, które dzisiaj wykorzystam, wiecie, co raz wam pokazywałem, goniłem się mydełkiem Phoenixowym w formie sztyftu i kupiłem tego Byrooma Formuła CK6 normalnie, tak jak ma być. Tak jak mówię, delikatny zapach amola, cały czas go czuję. Nie różnią się te zapachy. Czy się różnią między sobą, zobaczymy, z tego powodu, że no, w słoiczku jest formuła CK6. Dzisiaj taki troszkę luźny, jak skóra na pasztetówce, ale mówię, pogoda, śniegu, ja pierniczę. Ośnieżyłem właśnie, a to już godzinkę temu, wziąłem prysznic. W międzyczasie jeszcze czaszkę ogoliłem. Wziąłem prysznic, bo się troszkę zmachałem. Może dużo tego śniegu nie było, ale mimo wszystko troszeczkę przed domem, troszeczkę drogę, tak żeby jakoś można było dojechać. Co mi potrzeba? Potrzeba mi pre-shake. Pre-shake czarny, bezzapachowy. Dzisiaj ten taki podróżny w sztyfcie. Podróżny w sztyfcie. Zarostu niewiele. Jak wiecie, przy goleniu szawetką się no, ten zarost mi po 24 godzinach nie wzrasta, praktycznie niewiele wzrasta. 16.08, 7 i 7 dzisiaj tutaj na tym takiej rozpisce, która tak naprawdę, ja tak zrobiłem, że wygląda kartka z kalendarza, tyle że doszły tam jakieś moje opiski, no i tytuł i to, czym się będę golił. Więc no tak to fizycznie wygląda. Niedziela to niedziela, wiecie, ja niedzieli za bardzo nie lubię. Jestem po obiedzie. Moja żona dzisiaj zmaściła chińskiego kurczaka. Kurde, taki pycha, że co 5 sekund tam idę, bo jeszcze trochę zostało i go próbuję dopychać. To znaczy dopchać, żebym go dopchał bez większych problemów po prostu. Kurza mnie to, bo mówię, takie dojadanie daje popalić. A mówię, mam cel, że muszę jeszcze ze 3 kilo zrzucić i wiecie, siedząc w domu przed komputerem, w pracy przed komputerem, to takie wyjścia jak dzisiaj, typu troszkę odśnieżenie, czy jakieś moje cardio są budujące, bo tak to, no nie ma żywcem, gdzie tego spalić. A oprócz tego nie okryla mnie, jak chce mi się. Ruch jak pierun. Leniuk, jestem nieprzeciętny. Jedynym ruchem, który lubię, to machanie pędzlem w misce. Troszeczkę jakimś sprzętem do golenia. To jest cały ruch, który lubię. Tak, to bym po prostu leżał i jadł i to byłoby najlepsze. I popijał czymś słodkim najlepiej. Dobra, nakładamy. Mydełko pachnie tak samo, jak tamto z tego sztyftu. Tamto było takie lekko miętowe. Nie wiem, czy to też takie będzie, ale sensory na twarzy specjalnie uruchomiłem bardziej niż zwykle. I na razie nic nie wyczułam. Trochę wody. Całe zapaprałem. Dobra, proszę Państwa, szkoda więcej się pitolić. O, właśnie pędzel cały wrzuciłem do michy. Lecimy. Szabetkę troszeczkę zwilżę i jadę z koksem. Mam tak krótki zarost, że po prostu tutaj naprawdę myślę, że może jakbym zmienił teraz technikę, jechałbym przejście w poprzek i pod włos, to byłoby wystarczające. Może tylko u mnie to jest problem, bo mówię,
sześć zarostu, przez to, że jest skręcony, bym i tak nie miał jak zgolić, bo wiecie, u mnie podwłos to jest w różnych miejscach na twarzy, jest, wielu nie ma, tak samo w poprzek, w wielu miejscach jest, wielu nie ma. Mydełko sprawuje się, jak każdy Phoenix, tylko zapach inny. Idzie bez problemów. Wiecie co? Chwyciłem. Nie zauważam, żeby coś golenie było słabsze niż ostatnio. Chwyciłem dziada. Mam mocno dosyć skręconą tą szawetkę i ta regulacja jest taka, tu i tu czasnąłem leciutko, dobra, tłuczemy twarz, powiem szczerze, nie zauważam na razie różnicy między ostatnim goleniem a teraźniejszym, nie zauważam. Więc na razie, jak ten spadek był ostatnio, tak dzisiaj tego spadku jeszcze nie zauważyłem. Zobaczymy, jak będę golił się pod włos. Mydełko bezproblemowo sobie radzi. Powiem wam, teraz gole szyję pod włos. Jest dobrze. Nie jest tak jak na początku, ale mówię. Ale gole bardzo króciutki zarost, wiecie. Jednodniowy jeszcze, tak jak mówię wam, po szabetce czy po brzytwie mi ten zarost wolnie odrasta. Ja teraz już faktycznie mam szyję wyśmiganą. Jakbym się uparł, gdzieś docisnę, no to wiadomo, no i dlatego też tak robię, ale mam wyśmiganą już. Jak ten czas. Na wąsach najbardziej czuję, że żyletka straciła ten pazur i to już, tak jak mówię, ostatnio już to wyczułem, bo mówiłem wam właśnie, że najbardziej tak czuję
ten ścinany zarost po prostu. No tak, tu. Dobra. Ale przy drugim razie już nie czuję, z tego powodu, że już tego zarostu prawie w ogóle nie mam na twarzy. Proszę Państwa. Kurde. Jestem świetnie ogolony. Jeszcze poliki. Poliki pod włos. Jestem ogolony, no. Przy codziennym goleniu się jeszcze jakimiś czy to agresywniejszymi, czy takimi skuteczniejszymi maszynkami, czy to brzytwami, czy to szawetkami, to naprawdę to golenie to jest łatwizna. To tutaj się dogolić, to jest pierdnięcie, no. Nie ma nawet dwóch zdań, to jest pierdnięcie, no. Ja teraz szyję tak naprawdę tylko tu na dole. Tutaj nawet już prawie nic nie dociskam, bo o, tylko w tych miejscach, co one są takie cięższe do dogolenia dla mnie. Więc codzienne golenie w moim przypadku to jest po prostu bajka. Tak naprawdę jakbym się bardzo spieszył, to dwa przejścia bym robił. W tych miejscach. Dwa przejścia. I bym skakiwał z tej łazienki. Oczywiście przecież też jakbym się golił tutaj, nic nie mówiąc, to by to golenie już byłoby pewnie po tym goleniu. Nie czuję spadku teraz ostrości od wczorajszego golenia. Na polikach na pewno nie czuję tego, bo ogoliłem teraz podwłos i nie czuję, żeby coś się mi tu... Ja pierdzielę. No jest świetnie, no jest świetnie, no. Co? Tak z tej strony. Proszę Państwa, gra gitara. Koniec. Nie poczułem dzisiaj żadnego spadku w porównaniu do wczorajszego dnia. Do nowej żyletki pewnie bym odczuł, ale dzisiaj nie odczułem. Jestem śmignięty wręcz profesjonalnie. I jest naprawdę świetnie. Sprawdzę, czy się w ogóle nagrywa. No, nagrywa się. Proszę Państwa, jestem ogolony. Jutro poniedziałek. Jeszcze troszkę czasu do tego poniedziałku mamy. Ja dzisiaj siadam zaraz przed komputerem, zgrywam to wszystko. Wieczorkiem całkiem pewnie jeszcze wyjdę. Wyjdę jeszcze raz odśnieżyć. Taki starżeli, bo nie mam takiego. Mówiąc, nie mam. Też czas przeszły. Bo właśnie zakupiłem. Dzisiaj czy wczoraj, żeby mieć. No tylko czas oczekiwania może być różny. Ostatnio był między 7-8 tygodni. Ale jak przyjdzie, to będę po prostu rządził na dzień. Proszę Państwa, ogolony jestem na cacy.
jeszcze tylko pisak w dłoń. Zostajemy przy tym, co było, czyli granatowy kolor, czyli nic się nie zmieniło od wczoraj. Pach, pach, grubiej troszkę, żeby było z daleka widać. Dziękuję Wam pięknie. Tu i tu strzały dwa, resztę chyba dobrze. Życzę Wam znośnego nadchodzącego tygodnia. Widzimy się jutro. Zachęcam, żebyście jutro i pojutrze sobie mnie odpuścili, bo za dwa kolejne jeszcze będą na pewno, a pewnie trzy, bo się Wam po prostu znudzę. Bo jest to po prostu nudne takie golenie. Nic się nie dzieje. Przychodzę prawie ogolony, wychodzę ogolony, trwa to szybko. Do widzenia, lufa, strzała, hej, cześć. Trzymajcie się ciepło, zdrowo. No i co? Żegnam Was czule.